Witam wszystkich, witam was w tym halloweenowym czasie, prawie halloweenowym już, a w zasadzie już halloweenowym, tak mi się wydaje. Zależy, kiedy to wrzucam i zależy, kiedy to oglądacie, ale nieważne. Słuchajcie, dzisiaj stwierdziłem, że wykorzystam właśnie ten zbliżający się temat, klimat Halloween, czyli wiecie, paranormalne activity, takie tam sprawy i opowiem wam właśnie moje takie dwie krótkie historie na temat dziwnych wydarzeń, zdarzeń, które spotkały mnie. I to naprawdę było przerażające. Jedna sytuacja była tak przerażająca, że przysięgam Wam, że myślałem, że umrę. Także, jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Jeśli chcecie wiedzieć, co u mnie, to oczywiście zapraszam Was na moje social media, które wyświetlą Wam się tutaj na dole. Jest super fajna i mega fresh, taka mocna. Fajna. Konkretna nowość na moim Ciaroher, i oczywiście systematycznie wrzucam coś na ciarosago, na Ciao'ra Art raz w roku. No, także Ciaroher i Ciaro'sago są najważniejsze, a teraz nie przedłużam dłuż... dłużej, nie przedłużam dłużej, nie przedłużam dalej i mówię i opowiadam moje historie. Pierwsza historia zdarzyła się kiedy byłem jeszcze nastolatkiem i miała miejsce w Czewolandii. Jeśli nie oglądaliście filmu, w którym mówię dlaczego nienawidzę tego miasta cholernego, to tutaj u góry wyświetli się link, także serdecznie zapraszam. No i ta pierwsza sytuacja miała miejsce właśnie w tej Tczewolandii, kiedy mieszkałem w bloku, na czwartym piętrze, bla, bla, bla. I słuchajcie, ja miałem w moim pokoju takie meble, które były na takich dosyć, no konkretnie wysokich nóżkach, takie, no że tam była jakaś przestrzeń. Można było coś tam nawet schować, wsadzić, whatever. No i miałem wtedy psa, Baksa. Niestety już go nie ma na tym świecie, więc trochę przykro. No ale cóż, co zrobić? I słuchajcie... I mój pies często ze mną sobie leżał, czasami ze mną spał, czasami, czyli często, no nieważne, taki książę cholerny, który zachowywał się jak człowiek, a nie pies. No ale taki już był. No i słuchajcie, ja sobie tam idę spać, czyli czytaj, oglądać seriale, jakieś tam pierdoły. No i sobie tam leżę. I nagle taki dziwny dźwięk, takie jakby chropotanie, chrobo, chropot, chropotanie jest to No, wiecie, tak jakby ktoś pas nogciami robił, albo tak nogami tak machał. Nie wiem, dziwny to, to jest. No i... Mój pies zaczął tak natychmiast w tamto miejsce szczekać, bo to było pod szafą w kącie i tak szczekał, po prostu tak łapami robił, jak, jakieś nienormalne, w ogóle coś go opętało totalnie, masakra jakaś. Ja trochę się bałem, ale zdecydowałem, że no sprawdzę co tam jest, znaczy pomyślałem, że może jakaś mysz, chociaż mówię mysz na czwartym piętrze, chociaż wiecie, różnie bywa. No ale sprawdzam, a tam nic nie ma i ten dźwięk nagle ustał. No to ja się kładę z powrotem i mówię, o ja nie, no lubię marudzić. No i leżę sobie, oglądam tam dalej coś i nagle znowu jakieś dziwne dźwięki. Mówię, no co jest do cholery, ten mój pies zaczął szczekać, ja mogłem spać. Moja babcia tam krzyczała, babcia, przestań, 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 przestań. No i wiecie, to jakby no nic nie dawało. I nagle to zrobiło się tak intensywne, że no naprawdę już byłem trochę przestraszony. Jeszcze byłem nastolatkiem, a jeszcze oczywiście wiecie, faza horrorów totalna. Oczywiście teraz też, no ale wtedy to już w ogóle była faza horrorów. No i poprosiłem babcię, żeby przyszła. jak babcia przyszła do pokoju, to nagle... Ustało. Nie było nic słychać, nie było żadnego mm, chropotania, nic, po prostu nic. Nie wiem, o co w tym chodziło, ale to było creepy i dziwne, weird. Mm, no i słuchajcie, idę spać, eee, już tak naprawdę spać, babcia poszła do swojego pokoju i nagle znowu, nie, ja mówię, no nie wierzę. I słuchajcie, poszedłem spać już mam to gdzieś i podobno, nie wiem, tak słyszałem, gdzieś tam przeczytałem w internetach, że tam ktoś się powiesił w tym pokoju u mnie. Wiele, 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 wiele lat temu. Ja, ja, wiele, lat temu. I mi się tak wydawało, że to był mógł, mógł być taki dźwięk, wiecie, że ktoś się powiedział i tymi nogami jakoś tak, nie wiem, no, miałem takie potem schizy, tak się bałem tam spać, że po prostu dramat ma sakra. Wracając do yy, strachu i w ogóle, to jednym, jednym z takich najbardziej przerażających horrorów, które oglądałem, to był horror paranormal activity. Wiem, że ludzie myślą, że to jakieś głupie i w ogóle, ale mnie on wtedy, wiele lat temu jak powstał, naprawdę przeraził, że ja trzy dni spałem u mamy w pokoju z mamą w łóżku. Byłem przerażony. No jakoś tak na mnie to wpłynęło, a oglądam naprawdę już różne, myślałem, że mega straszne horrory, ale wtedy ten horror, teraz już nie robi na mnie takiego wrażenia, ale wtedy naprawdę mega mnie przeraził. I byłem sam zdziwiony, bo naprawdę już jako dziecko oglądam mega straszne horrory i tak, no miałem jakiś tam gdzieś strach, no ale po tym... Masakra. I moja kuzynka tak samo się bała. No masakra. No ale kończąc tę historię, to właśnie jakieś ploty były, jakieś słuchy, że tam ktoś się powiesił, więc trochę creepy. Druga historia, która była najbardziej przerażającą, dziwną historią w moim życiu, to. Nawet nie wiem, jak do końca to opisać, ale postaram się opisać wam to jak najdokładniej. I jeśli ktoś z Was to miał, to dajcie mi znać, bo słyszałem, że wielu ludzi to ma, i do końca jeszcze nie wiadomo, co to tak naprawdę jest. Czytałem o tym jakieś różne takie naukowe rzeczy, paranormalne, jakieś techniczno-naukowo-paranormalne, więc wszystko razem. I tak naprawdę nie wiem. Wiem tylko, co przeżyłem, mam wrażenie, że ledwo, i to było. Mega creepy, naprawdę mega creepy. Nie życzę tego nikomu, bo to naprawdę. To było straszne. To było straszne, słuchajcie. E, mieszkałem już wtedy w Gdańsku. No i. E, no śpię sobie i, wiecie, i budzę się. No bo już jasno wszystko. I, wiecie, leżę, ale nie mogę, jakby, nic zrobić. No to tak, takie, no to, 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 to takie, takie. No, całkowicie sparaliżowane ciało. Mogę tylko leżeć i ruszać za tak koczami. Ale przysięgam wam, przysięgam, że tak było. I to nie trwało parę sekund, tylko tak konkretnie z paręnaście minut, myślę. Może paręnaście, przyznam, ale z dziesięć niecałe dziesięć na bank, bo mi się to strasznie też wydłużało. To na pewno nie było w sekundach, tylko w takich konkretnych minutach. I słuchajcie, no nie mogę się ruszyć i mam wrażenie, że coś jakby dusi mnie na klatce piersiowej, w klatce piersiowej i, i nie mogę oddychać. I zaczynam się dusić, mogę tylko ruszać oczami i szukam pomocy, a tam nic i masakra. I nagle słuchajcie, w rogu pokoju widzę ciemne, dziwne coś. Nawet nie umiem, jakby do, do, domówić, dopisać, opisać kształtu tego czegoś, ale to było po prostu ciemne, było takie złowrogie i no niefajne. I jakby cały czas coś się zbliżało, im bardziej się zbliżało, tym bardziej ja nie mogłem oddychać i ja bym, wiecie, cały czas jakby przytomny i to nie był sen, ale po prostu nie mogłem nic zrobić, leżę i się duszę i, i widzę, że to coś się do mnie zbliża i nagle, nie pamiętam co zrobiłem, że coś tam, yy, nie wiem, pomocy, pomocy, tak wiecie, w głowie pomocy i nagle tak to się wszystko tak rozbysło, nagle i mogłem się ruszać i to nie było tak, że ja się obudziłem ze snu, nie, po prostu tak minęło, tak... Psz. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale przysięgam wam, no przysięgam na wszystko, że miałem taką sytuację i była ona przerażająca. Słuchajcie, ja myślałem, że ja umrę, ja wiedziałem, że to coś, co się zbliża. Nie wiem, czy to był tylko jakiś efekt ubocz, uboczny tego, że się tak dusiłem, czy coś, ale no nie mogłem się ruszyć. I słuchajcie, czytałem w ogóle różne historie, że to jest właśnie zmora, albo też taki film, oglądałem taki horror na faktach, w ogóle Ludzie Cienie. Yy. Potem też naukowe jakieś czytałem różne teorie, że mm, to jakieś tam komórki, gdzieś tam powietrze za mało do mózgu dochodzi. Nie umiem tego tak, wiecie, naukowo powiedzieć. Ale szczerze mówiąc to było dziwne. Bo nawet jak to naukowo jest, to czemu jakieś ciemne rzeczy widziałem i nie wiem. Nie wiem, czy to był jakiś duch demon, czy jakaś zła energia, nie mam pojęcia. Wiem tylko, że byłem przerażony. I nie mam pojęcia, co to było, i mam nadzieję, że więcej mi nie spotka. I w ogóle przypomniałem sobie też, e, jak to mi spotkało wtedy, bo to było już parę ładnych lat temu. Znaczy parę ładnych lat temu, no? W sumie parę lat, no bo to na pewno było 4 lata temu. Ale przypomniałem sobie, że ja miałem wcześniej podobne sytuacje już kilkanaście razy, tylko nie aż tak intensywne. Miałem takie paraliże senne, jakkolwiek to brzmi, jakkolwiek kto to nazywa, ale no one tak jakby, wiecie, nie mogłem oddychać przez chwilę, nie mogłem się ruszać, tylko wiecie, oczami. Ale to trwało parę sekund i koniec. A tutaj, no, prawie 10 minut. I to było jeszcze to ciemne coś masakra. Dajcie mi znać, jeśli też mieliście coś takiego, jak paraliż senny, że, wiecie, byliście jakby przytomni, ale nie mogliście się ruszyć i, i widzieliście jakieś dziwne rzeczy, albo nie widzieliście, dajcie mi koniecznie znać, bo jestem ciekawy, jak to wygląda z waszej perspektywy, jeśli ktoś z was coś takiego miał. A naprawdę od znajomych e, słyszałem i w internecie czytając: sporo osób cierpi na coś takiego. No, ja Wam powiem szczerze, że to była moja ostatnia taka sytuacja, więc co tak jakby mam wrażenie, też że cało przez lata, że to było delikatne, delikatne, w, aż w końcu przyszło tak mocno. No i mam nadzieję, że więcej mnie to nie spotka, to było to, bo to było naprawdę, no, no strasznie niefajne. Nie polecam, <ścoughs> nie polecam. Nie, nie, nie. Tak, moi drodzy, to już koniec moich dwóch najbardziej w zasadzie przeżających takich. Paranormalnych historii w moim życiu. To były chyba najbardziej straszne historie w moim życiu, jeśli chodzi o takie paranormal activity i coś tam, coś tam. Więc dajcie znać, czy wymyślić jakieś dziwne sytuacje, takie konkretne, które Was przeraziły i dostaliście się ich włosów, albo nie dostaliście, ale Was przeraziły. Jeśli odcinek Wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie o kciuku w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami wideo, albo nie tylko, no to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. No i też znowu zapraszam Was na moje social media, bo tam częściej jestem taki, wiecie, aktywny, Insta Story, Blory, bla bla bla. No i. To tyle chyba. I dajcie znać, jak Wam podoba się mój look dzisiejszy. W sumie taki. Taki. Nie, no chciałem, żeby było jakieś halinowe, więc stwierdziłem, że coś tam zrobię. Chciałem coś z krwią, ale krew każdy hmm. robi, więc. I w ogóle słuchajcie. Ogólnie miałem inny plan, jeśli chodzi w ogóle. W ogóle, w ogóle, w ogóle. Miałem inny plan, jeśli chodzi o mój wygląd dzisiejszy, bo chciałem zrobić sobie całą twarz jakoś tak, wszystko inaczej. Ale słuchajcie, nie wiem, co się stało z tą częścią mojej twarzy, czyli z prawą. Ale jak zakładałem soczewkę na prawe oko. To masakra! I jedna i druga, bo mam tam kilka różnych soczewek i po prostu to była jakaś masakra, jakby cały czas coś tam mnie kuło, jakieś igły. W włożyłem brązową, masakra. Włożyłem czarną, masakra. Włożyłem czerwoną, no masakra. Tylko to lewe oko jakoś tak e, ogólnie e, spoko reaguje i w zasadzie nie czuję w ogóle, że mam coś w oku. Mam coś w oku? Nie wiem. Więc musiałem improwizować i zrobić pół look. Half look. No.